Anna pyta, a macie coś na sen? Oczywiście mamy dużo różnych rzeczy, które mogą wspierać sen i spróbuję przez nie przejść od tych najlżejszych, najbardziej delikatnych do takich już typowo rzeczy, które mają nam po prostu pomóc w takim zaśnięciu od ręki. I pierwsze, co bym mogła polecić z takich delikatnych rzeczy, ale skutecznych, bo to jest delikatne, ale skuteczne. To jest herbata ziołowa, która się nazywa na dobranoc. I przyznam szczerze, że mnie bardzo zaskoczyła ta herbata, ponieważ jej niepozorny skład ziołowy, no tutaj wykazuje się u naszych klientów sporą dozą skuteczności. Bo mamy sporo osób, które się do tej herbaty bardzo przyzwyczaiły, ona rzeczywiście wspiera ich zasypianie. I tu jakbym miała powiedzieć, co to robi, czyli który składnik tej herbaty to powoduje, to tutaj mamy owoc dzikiej róży i owoc głogu. I to są te dodatki, które są dodane tutaj jako baza taka smakowa bardziej. I tutaj zaczyna się już robić to, co robi nam spokój i zasypianie, czyli liść melisy, szyszka chmielu, koper włoski, kwiat lawendy. I teraz, jakbym miała powiedzieć, to wiem, że większość osób mówi o tym, że melisa na nich nie działa. I mam wrażenie, że u tych osób, u których melisa nie działa, czasami jeśli melisę odpowiednio się zestawi z innymi ziołami, czyli ona będzie w dobrym towarzystwie, a tutaj akurat mamy towarzystwo chmielu i lawendy, to wiele, wiele osób właśnie z tego połączenia chmiel, lawenda, melisa bardzo dużo korzysta. W ogóle chmiel jest bardzo ciekawą substancją, jeśli chodzi właśnie roślinną, takim wspomagaczem wyciszenia, spokoju, o którym my bardzo często zapominamy, a szyszki chmielu nie dość, że mają bardzo ciekawy smak i można je parzyć na mnóstwo sposobów, no to tutaj w tej kwestii takiego wyciszania, już obniżania tej aktywności przed snem fajnie się sprawdzają. Druga opcja, oprócz jeszcze tej herbaty na dobranoc, to jest jeszcze herbata dla nerwusków. Ona jest tam jeszcze wzbogacona o kozłek lekarski. Ona też jest, tam trochę więcej tych składników jest. Ona też jest dostępna u nas na stronie. Ona jest bardziej polecana w ciągu dnia na takie właśnie wyciszenie nerwów, ale też sporo osób tą dla nerwusków właśnie pije na wieczór. I to jeśli chodzi o ziołowe herbaty, oczywiście każdy z tych składników można kupić solo. Czyli można sobie kozłek lekarski mieć osobno, można mieć melisę osobno, można mieć lawendę osobno, niektórzy też do tego dorzucają wrzos, więc tych opcji ziołowych jest rzeczywiście sporo. Jeśli nie lubimy bawienia się w zioła i wolimy mieć konkret, to jeszcze druga fajna opcja, już troszeczkę bardziej skoncentrowana niż herbata, to są kropelki układ nerwowy, które ja już pokazywałam. I te kropelki znowu, one są typowo po to, żeby trochę wyciszyć nasz organizm, już trochę zejść z tego takiego trybu aktywności. I tutaj mamy melisę, chmiel zwyczajny, czyli te dwa zioła, które się występują też w tej herbacie, którą pokazywałam, ale tutaj czarnym koniem jest różeniec górski. Różeniec górski jest adaptogenem, który też ma troszeczkę obniżać nasz poziom stresu, pomagać dla naszego organizmu troszeczkę bardziej się zrelaksować, no żeby nie być też na takim pełnym cały czas spięciu. Ale on też może być już wykorzystywany w ciągu dnia, w momencie, kiedy są momenty stresowe i też to nie spowoduje takiego czegoś, że my po prostu upadniemy senni. Czyli to są rzeczy, które jeśli wypijemy je w ciągu dnia, to też nie zaburzy nam takiego jakby rytmu, będziemy w stanie funkcjonować też, jeśli weźmiemy to w ciągu dnia, po to, żeby się wyciszyć. I to jest coś, ostatnia rzecz, którą pokażę, co bierzemy tylko wieczorem. Czyli tutaj już nie mamy czegoś takiego, że możemy sobie to wziąć w ciągu dnia po to, żeby się po prostu poczuć spokojniejsi, tylko typowo już przed samym snem. Dlatego, że tutaj oprócz ziół, czyli oprócz melisy, mamy jeszcze melatoninę, czyli substancję, którą nasz organizm powinien naturalnie wydzielać, kiedy będziemy się zbliżali do pójścia spać. I co powoduje, że my wydzielamy tą substancję albo nie wydzielamy tej substancji i trudno jest nam zasnąć. Melatonina jest związana w naszym organizmie właśnie z rytmem dobowym. I jeśli ten rytm dobowy jest u nas zaburzony, czyli na przykład mamy pracę zmianową, która niesamowicie ingeruje w nasz organizm i powoduje, że ciężko jest o różnych momentach zasnąć i tak naprawdę często jest tak, że my zasypiamy z takiegoś przemęczenia, a nie dlatego, że rzeczywiście nasz organizm jest gotowy do tego, żeby iść spać. Wydzielanie melatoniny jest związane z dostępnością dla naszych oczu światła. I mówimy tutaj o świetle dziennym, ale również o świetle niebieskim emitowanym przez urządzenia. Czyli jeśli my wieczorkiem zrobimy sobie sesję na TikToku oglądania filmików do 23-24, taka sesja potrwa 3 godziny, to nasz organizm nie dostaje informacji, że to już jest wieczór i że już trzeba iść spać,
tylko raczej cały czas myśli, że jesteśmy w ciągu aktywności, bo dostaje dużo bodźców. Więc jakbym miała powiedzieć jeszcze oprócz takich ziołowych tych wszystkich kwestii związanych z wspieraniem organizmu, żeby zasnąć, to jeszcze jest cała dodatkowa gałąź i myślę, że ona jest w ogóle chyba najważniejsza, którą jest higiena snu. I higiena snu to jest właśnie to, jak długo my z urządzeniami emitującymi światło przebywamy wieczorem, jak długo przed zaśnięciem my już jednak schodzimy z telewizora, z jakiejś tam muzyki, takich głośnych bodźców i raczej idziemy do sypialni pochillować i poczytać książkę, czy jakiekolwiek inne aktywności, które lubimy robić wieczorem. Bo to też będzie wpływało na wydzielanie tych wszystkich hormonów, neuroprzekaźników, które mają spowodować, że nam będzie łatwiej zasnąć. I wiem, że ta rola tego, tych takich zachowań naszych, tego jak my funkcjonujemy, co my robimy przed snem, ona jest często podkreślana, ale chyba nikt sobie nie zdaje sprawy z tego, jak to jest istotne naprawdę. Bo wiele, wiele problemów naszych z różnymi rzeczami, ze spadkami energii w ciągu dnia, z tym, czy my jesteśmy w stanie o siebie dbać, czy mamy mnóstwo rzeczy, zaczyna się od tego, czy my jesteśmy wyspani. I już nie mówię o tym, że ilość tego snu to jest kolejna rzecz, bo jeśli my w dzień wcześniej nie dospaliśmy i tak naprawdę nasz organizm potrzebuje tego snu więcej, to czasami ja się śmieję, że z takiego zmęczenia już po prostu my następnego dnia nie możemy zasnąć. Więc tych czynników, które powodują zaburzenia tego takiego snu, który dałby nam satysfakcję, no jest mnóstwo. Jeśli chodzi o melatoninę, no to już jest taka ostatnia deska ratunku. Są osoby, które już na starcie mają problem z wydzielaniem melatoniny, ale już w tych kwestiach bardziej trzeba się udać do specjalisty, który będzie mógł to sprawdzić, będzie mógł potestować. Ale na start, jeśli zanim jeszcze może od razu się udamy po leki nasenne, to ja spróbowałabym jeszcze poeksperymentować z różnymi takimi przyzwyczajeniami związanymi ze snem, ze światłem w domu. Bo teraz bardzo, no chociaż nie wiem, zobaczcie jakie ja mam oświetlenie tu w sklepie. Tu jest tak jasno, że jeśli ja tu jestem do wieczora, to w momencie kiedy nawet wyjdę stąd i już jest szarówka na dworze jesienią, to zanim ze mnie zejdzie to całe naświetlenie, to wszystko tutaj jest tak jasno, jakbym była po prostu w super słoneczny dzień na dworze. I to nie pozostaje bez skutków dla naszego organizmu, bo my tak samo jak na bodźce głosowe, na ciepło, zimno, tak samo reagujemy na światło i ono też ma kaskadę różnych rzeczy, które wywołuje w naszym organizmie. Więc warto jest poczytać sobie o higienie snu. Jest mnóstwo fantastycznych poradników o tym, jak przygotować sypialnię, żeby nam się spało lepiej, żeby była większa szansa na to, że się wyśpimy. Jak przygotować jakby oddzielenie pomieszczenia, w którym my śpimy, a w którym my funkcjonujemy, bo to też jest kolejna taka zagwozdka z dziedziny higieny snu, która też może wpływać pozytywnie na nasz sen. Więc tych opcji, które my możemy zrobić i nasz organizm wesprzeć, jest naprawdę dużo. Jeśli chodzi o ziołowe takie wspomagacze, to jak najbardziej one istnieją i tutaj nie ma żadnego problemu, żeby też je włączyć, czyli na przykład taka melisa lekarska, chmiel zwyczajny z różańcem, czy właśnie taka herbatka ziołowa, w której mamy właśnie i melisę, i chmiel, i koper włoski, i kwiat lawendy, czyli takie typowo wyciszające składniki. To wszystko jest fajne, ale też warto się przyjrzeć tym naszym takim typowo rytuałom związanym z pójściem spać, bo to też może naprawdę spore rezultaty nam dać, a jest to taka metoda niedoceniona. Jeśli chcielibyście sobie zakupić czy tą herbatkę na spanko, czy właśnie te kropelki układ nerwowy, czy chociażby tą melatoninę z melisą, to zapraszam Was serdecznie na stronę detektywzdrówko.pl, gdzie właśnie możecie sobie zamówić te rzeczy. W tej chwili jest 200 zł i macie darmową dostawę. Wszystkie produkty, które są pokazywane tutaj na filmikach, dostaniecie właśnie tam na stronie, a jak tylko wejdziecie na główną stronę, to jest zakładka polecane z TikToka i możecie sobie przewijać i tam są te rzeczy, które teraz najczęściej pytacie, żebyście nie musieli szukać i grzebać tam w czeluściach naszego sklepu.